A tak wyglądała nasza cała trasa do Chorwacji i teraz pokażemy, jak to było. Więc tak, startowaliśmy ze Skawiny, pojechaliśmy tutaj w kierunku Zatoru, Wadowic, potem do Żywca i z Żywca na przejście graniczne z Wardoń, potem już na Słowacji miejscowość Czadca i do Żyliny. I tutaj w Żylinie dokładnie trzeba jechać gdzieś tędy i tu jest ładowarka pierwsza, gdzie tam chwileczkę się ładowaliśmy. To jest Słowonaft, łatwo znaleźć na Plugshare, też jestem tam, zrobiłem rejestrację, więc wystarczy uruchomić aplikację i można znaleźć dokładną lokalizację tej ładowarki w Żylinie. Także tutaj dosłownie chwilkę się ładowaliśmy. Nie było to ładowanie konieczne z punktu widzenia samochodu, natomiast my byliśmy gdzieś już po ponad 2 godzinach jazdy i choćby trzeba było skorzystać z toalety. Więc tutaj było pierwsze krótkie podładowanie, tak to nazwę. I dalej jechaliśmy już, stąd jest cały czas autostrada w kierunku Bratysławy. W Bratysławie znaleźliśmy sobie Lidla. Lidl jest mniej więcej tutaj gdzieś w tym miejscu. Też na Plugshare łatwo to znaleźć. I tutaj zrobiliśmy sobie dłuższy przystanek, tutaj zjedliśmy jakieś tam drugie śniadanko i z tym stanem, który mieliśmy z Bratysławy, mogliśmy spokojnie dojechać na Chorwację. Natomiast zazwyczaj ten przejazd przez Węgry zajmuje około 3-4 godzin i tak zwyczajowo na Węgrzech też robimy sobie jakiś przystanek i tak było tym razem. Tutaj jechaliśmy tą drogą M15. I potem w tym miejscu, może nie będę tych nazw czytał, bo już szkoda, żebym kaleczył, skręciliśmy na drogę 86. I tą drogą 86, tu jest to taka w miarę lokalna droga, natomiast tu się zaczyna M86, bardzo fajny odcinek. I praktycznie do tej miejscowości Szombathely dojechaliśmy tą dwupasmówką, bardzo przyjemnie się tam jedzie, mały ruch. I tutaj na rondku trzeba skręcić po prostu na Decathlona, też na Plugshare jest oznaczone i tutaj zrobiliśmy sobie przystanek, a przy okazji doładowaliśmy tam kilka kilowatogodzin, paręnaście z tego co pamiętam, byliśmy tu chyba 20 minut, koszt tego ładowania to było pierwsze płatne ładowanie, też zaznaczę z tego co kojarzę, coś tam z maili, to 26 zł przeliczałem, że wyszło nas to ładowanie. Natomiast mogliśmy w ogóle pominąć to ładowanie, pominąć ten przystanek. To była po prostu taka fanaberia. No ale jak już byliśmy pod ładowarką... Aha, jeszcze tak dodam, że o ile to pierwsze w Żylinie niezbyt przyjemne miejsce na ładowanie się, bo taka stacja przy ruchliwej drodze, o tyle już ten Lidl w Bratysławie był całkiem spoko. Takie dość puste miejsce, spokojne. Natomiast tu to była już rewelacja. Tu po prostu takie wielkie pole. Nie pamiętam tam czy słoneczników, czy kukurydzy. Obok Decathlon, fajne łazienki, można skorzystać. No takie przyjemne miejsce na jakiś odpoczynek. Także tu zrobiliśmy sobie taki odpoczynek węgierski. To był nasz trzeci przystanek. Mówię, ten zupełnie niepotrzebny, natomiast potrzebowaliśmy chwilkę odpocząć. I już z tej miejscowości wyruszyliśmy w stronę Chorwacji, cały czas kierując się drogą 86. I ta droga 86, tutaj jest granica, kieruje nas na granicę ze Słowenią. I tutaj wjeżdżamy na terytorium Słowenii. Notabene, jak jechaliśmy do Chorwacji, to tu chyba sprawdzali paszport. Natomiast jak wracaliśmy, to nawet nie sprawdzali w tym miejscu w ogóle paszportów. Zero korka, zero problemu, zero pytań, także tu bezstresowo. Natomiast co trzeba uważać, zaraz przy granicy jest takie rondko tutaj i na tym rondku trzeba patrzeć, żeby nie wjechać na autostradę na Słowenii. Tylko trzeba, tak jak tu widzicie, pojechać i dopiero kolejnym zjazdem, nie pierwszym, tylko drugim, na drogę taką, która wygląda jak droga techniczna wzdłuż autostrad, natomiast jest to normalna droga, można sobie nią jechać i wtedy nie wjeżdżamy na autostradę na Słowenii, tylko jedziemy lokalną dróżką, to jest tam parę kilometrów, więc nie ma problemu. I tą lokalną dróżką jedziemy aż do miejscowości tutaj Mursko. Tu jest przejście graniczne, tutaj też bez żadnych problemów, bez kolejki. Wjechaliśmy na terytorium Chorwacji.
I tutaj zrobiliśmy sobie kolejny przystanek. Tu jest bardzo malownicze miejsce nad tą rzeką. Są takie ławeczki, tu jest jakaś taka kawiarnia. No, fajne miejsce, a ładowarka znajduje się tak, że trzeba pierwszym skrętem w prawo i tu jest taki parking i na tym parkingu jest ładowarka też do znalezienia na Plugshare bez problemu. Też tam się zarejestrowałem. Tu wzdłuż tej rzeki takie ławeczki, no bardzo, bardzo fajne miejsce na odpoczynek, a tu do tego jest jeszcze takie targowisko, na którym są toalety, takie bardzo ładnie, czysto utrzymane, także można skorzystać z toalety. Fajne miejsce na taki odpoczynek krótki, także tutaj się ładowaliśmy po raz czwarty, a mogliśmy ładować się po raz trzeci, bo mogliśmy w ogóle ominąć ładowanie na Węgrzech, natomiast mogliśmy się ładować po raz drugi, bo mogliśmy ominąć ładowanie w Żilinie. Praktycznie można by tak jechać, żeby dojechać ze Skawiny do Bratysławy i z Bratysławy do Murska. Natomiast my już jeżdżąc różnymi autami, testując różne auta, doszliśmy do wniosku, że najbardziej odpowiada nam taki cykl przystanków dwugodzinnych, krótszych, ale częstszych. Także tak jeździmy, zresztą jak jechałem w poprzednim roku autem spalinowym tą trasę, dokładnie tą samą trasą i zatrzymywałem się dokładnie tak samo, czyli w okolicach Żyliny, w okolicach Bratysławy, mniej więcej w połowie Węgier i potem już na Chorwacji. Także tutaj nie było żadnych istotnych zmian, łącznie z tym, że na Węgrzech zatrzymaliśmy się dosłownie kilka kilometrów w innym miejscu niż rok wcześniej. No dlaczego tak? No dlatego tak, że tym razem oczywiście pilnujemy miejsc, żeby w miejscach, gdzie się zatrzymujemy, były ładowarki. Nie jest taki kłopot, tych ładowarek jest sporo, natomiast no wiadomo, nie będziemy zatrzymywać się w polach, kiedy parę kilometrów dalej jest ładowarka. No i tak tutaj już byliśmy sobie na Chorwacji. Myślę, że to było nawet przed południem, już niedokładnie pamiętam. Bardzo, bardzo fajnie nam ta podróż tu przebiegła i potem już kierowaliśmy się w stronę tutaj autostrady i tu jest już klasyczna autostrada, którą jedziemy sobie w kierunku Zagrzebia, dalej mamy Zagrzeb i dojechaliśmy do miejscowości Karlowacz. Tutaj tuż przy zjeździe tu jest ten stacja Petrol i tutaj jest fajne miejsce, tu jest chyba 6 superchargerów, chyba jest to na filmie. I dodatkowo dwie stacje Delty, ale też bardzo fajne, bo co prawda oznaczone jako 50, natomiast 50 kW one są w stanie dawać cały czas. O co mi chodzi? O to chodzi, że nie są ograniczone do 125 amperów, więc jeśli przyjeżdżamy z niskim stanem naładowania baterii, około 300 V, no to wtedy jeśli byłoby ograniczenie do 120 amperów, jak to zazwyczaj jest niestety na większości ładowarek, to mielibyśmy moc ładowania tylko 36 kW. Natomiast tutaj od razu amperaż idzie w górę i startujemy od 50 kW i te 50 kW jesteśmy w stanie mieć przez cały czas ładowania. Także bardzo fajny pomysł. Bardzo mi się to spodobało i tutaj ładowaliśmy się też, nie wiem, trzeba by było sprawdzić, ale za 20 parę minut skorzystaliśmy z toalety na stacji, jakieś przekąski, coś tam zjedliśmy. O chwilę moment nieuwagi i już kierowaliśmy się w stronę centrum Karlowacza i pojechaliśmy sobie do miejscowości Sluni bodajże, już patrzę, tak, tu jesteśmy w miejscowości Sluni. Tu jest Rums Jana, tu mieliśmy nocleg. Tutaj też troszkę prądu z drugiego gniazdka sobie doładowaliśmy. Także tutaj takie przy okazji kilka kilowatogodzin, no może nie kilka, może kilkanaście. A potem poszliśmy sobie na spacer. Tu jest takie dość ładne to miasteczko, jest takie historycznie tam dość stare. I tutaj w tej okolicy jest, nie mogę teraz tego znaleźć, natomiast nazywało się to, pamiętam, Konoba Bistro Kum. O, to. I tutaj za 90 kun można taką pizzę zamówić, że trzy osoby się najedzą, to mało powiedziane, przejedzą. Bardzo dobra ta pizza była, także tutaj za około 50 zł można się fajnie najeść. Tak to wygląda. Nocleg, z tego co pamiętam, kosztował coś koło 40 euro na 3 osoby w apartamencie z klimatyzacją, także
fajne miejsce na odpoczynek i tutaj to był koniec dnia pierwszego. Mogliśmy jechać jeszcze dalej, natomiast zazwyczaj jak jeździmy na Chorwację, już tak od lat praktykujemy, robimy sobie taki na Chorwacji zawsze nocleg. Jakoś tak po całym tygodniu nie mam siły za bardzo jechać dalej. Następnie przejechaliśmy już kolejnego dnia przez Plitwickie Jeziora i kierowaliśmy się do miejscowości Gospić, a dokładnie do Similjan. I tutaj jest w tym miejscu Nikola Tesla Birdhouse, czyli tutaj urodził się Nikola Tesla. I tu zrobiliśmy sobie zwiedzanie tego muzeum. Fajne, bardzo polecam. Wróciliśmy potem do Gospicia i tą lokalną drogą już dojechaliśmy sobie do autostrady. I jechaliśmy sobie autostradą. Tu jest ten przejazd przez tunel. Tu jest dalej miejscowość Zadar, zjazdy na Zadar. Potem jest Szibenik i tu gdzieś już, kurczę, teraz nie pamiętam, musiałbym sprawdzić. Potem gdzieś w tych okolicach zrobiliśmy sobie jakieś takie krótkie podładowanie. Jeszcze wbiliśmy dosłownie kilka kilowatogodzin. Nie pamiętam dokładnie, który to było od Moriste. Mniejsza z tym, ale generalnie to było takie tylko podładowanie. Natomiast zasadniczy przystanek tego dnia robiliśmy sobie, tutaj jest obok tej miejscowości Rascane Gornie. Jest bardzo fajny mop. O, chyba tu jest, chyba go znalazłem. To jest taki mop, który jest rewelacyjny, bo jest oddalony troszkę od autostrady. I to jest wspólny dla obydwu kierunków. Także zjeżdża się z autostrady, jadąc, no, tak jak my z Polski, to zjechaliśmy sobie tutaj i tu się zjeżdża i tutaj stoją dwie ładowarki LN50. I tu zrobiliśmy sobie jakieś tam jedzonko. Generalnie naładowaliśmy się dużo za dużo, bo dowieźliśmy do celu 57% baterii, a optymalnie byłoby dowieźć do celu pewnie z 10, bo na miejscu mieliśmy szybką ładowarkę, jak i mogliśmy ładować się przy apartamencie, także tego dnia mogliśmy jechać albo szybciej, albo mniej się ładować, ale po prostu ładowaliśmy się za każdym razem zupełnie przy okazji, więc ładowaliśmy się ile się udało, tyle się naładowaliśmy. Generalnie my potrzebowaliśmy więcej przystanków niż auto czasu na naładowanie. I po tym, tutaj to był nasz ostatni przystanek, wyruszyliśmy w kierunku Dubrownika. Na razie jeszcze autostradą, potem tutaj do miejscowości Plocze, tu się kończy autostrada i już stąd lokalnymi drogami. Tutaj nad Neretwą zakupiliśmy arbuza, naprawdę najlepszy arbuz, jaki jadłem w życiu, na pierwszym straganie za tym mostem. Chyba tuż za zakrętem albo przed zakrętem, no gdzieś tutaj pierwszy stragan u takiej starszej pani popukała. Powiedziała, o, ten będzie dobry, także rzeczywiście arbuz był rewelacyjny, był wielki, jedliśmy go prawie tydzień, nie zepsuł się do końca, miał rewelacyjny smak, także zupełnie co innego niż kupuje się u nas. No i tutaj tymi drogami lokalnymi dojechaliśmy do granicy Bośni i Hercegowiny, tu też zupełnie bez problemów, tylko szczytali paszporty, nikt się nic nie pytał. Dojechaliśmy potem do kolejnej granicy, już tutaj po paru kilometrach wjechaliśmy z powrotem na Chorwację. Do miejscowości Ston i potem cały czas wzdłuż półwyspu aż do miejscowości Kuciste. Przy czym tutaj w Orebiczu też stoi szybka ładowarka Elena. Tego dnia już z niej nie korzystaliśmy, natomiast gdy chodziliśmy na przykład na lody, to podładowaliśmy sobie przy okazji troszkę auto na tej ładowarce w Orebiczu. Także tak wyglądała nasza trasa do Chorwacji. I teraz szybki powrót, więc tak, startowaliśmy z Kucistego, 100% naładowani. Już tu może tak nie będę dokładnie pokazywał. Znowu ładowaliśmy się na tym od Moriste tutaj Rascane Gornie. I tu zrobiliśmy sobie śniadanko, naładowaliśmy się na 90%, generalnie więcej znowu niż potrzeba. Ale tutaj zawsze jemy sobie śniadanko, jak jedziemy z powrotem do Polski. I tak zrobiliśmy tym razem. Kierowaliśmy się autostradą na północ cały czas, potem tak dojechaliśmy, znowu gdzieś zrobiliśmy jakieś tu podładowanie po drodze, mniejsza z tym, tutaj co kawałek są stacje, więc to będzie na filmie. Potem zrobiliśmy sobie podładowanie przed Karlowaczem, też takie krótsze i dojechaliśmy na tym prądzie aż, cały czas to było wszystko darmowe ładowarki i na tym prądzie dojechaliśmy aż tutaj do Murska. Tu w Mursku, jako że dość długo nam ta podróż zeszła, to już było popołudnie,
były duże korki. Zrobiliśmy sobie naprawdę za długi przystanek, za długo czekaliśmy trochę na jedzenie. Restauracja fajna, ale za długo zeszło. Tutaj byliśmy ponad 2 godziny, więc auto naładowało się na 100%. I na tym prądzie, który mieliśmy z Chorwacji, dojechaliśmy aż tutaj za Bratysławę, miejscowość Senec. Tu jest stacja Ionity. Tu zrobiliśmy tego dnia pierwsze płatne ładowanie. Koszt to około 50 zł. I na tym prądzie, który doładowaliśmy sobie tutaj w tej miejscowości, dojechaliśmy już do Polski. Tym razem na Węgrzech nie ładowaliśmy się w ogóle. Także patrząc od północy Chorwacji, to było tylko jedno dość krótkie, około półgodzinne podładowanie, nawet chyba nie pół godziny, tutaj za Bratysławą i na tym już polecieliśmy do Polski. Także tak wyglądała droga powrotna. A ja jak zawsze bardzo dziękuję za uwagę. Postaram się podlinkować tutaj obydwa filmy, które są z trasy i na północ i na południe. Także można sobie obejrzeć, tam będzie więcej zdecydowanie informacji. Tu chciałem tylko tak krótko pokazać, jak to na mapie mniej więcej wygląda. Dziękuję, do zobaczenia, cześć.